proszę zauważyć, tu od razu mamy kilka problemów, kilka takich punktów, na które pragnę zwrócić uwagę. Kogo dotyczy inkwizycja, kogo dotyczy decyzja? Kleru. To on jest przede wszystkim obiektem zainteresowania inkwizycji. Klasztory, opaci, kaznodzieje, proboszczowie, biskupi i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim chodzi o to, żeby pilnować tych, którzy nauczają. Pilnować ich doktrynalnie i pilnować ich moralnie. Pierwszymi, powiedziałbym, ofiarami inkwizycji to są księża, to jest kler, tak? Zakonnicy, mnisi, nie ludzie zwyczajni. Przede wszystkim papież interesuje się poziomem swojego kleru. Druga rzecz, jesteśmy tutaj w momencie, kiedy nie ma jeszcze procedur. Oni pojechali, dostali od papieża misję, pomyśleli sobie, papież nas posłał, wszystko możemy, zdjęli z urzędu opata. Znaczy, rozumiecie, opat to jest taki jak biskup prawie. A tu przyjeżdżają w cysterskim opacie, w ogóle inny zakon. Do czego ja się mieszam tak? Przyjeżdżają jacyś, z przeproszeniem, Dominikanie, niedawno założeni, 1227, słuchajcie, a zakon jest 1216 zatwierdzony. To jest jakieś gnoje, za przeproszeniem, tak? Przyjeżdżają żebracy, przemądrzali, tak? Przyjeżdżają, no widzą jakąś Sodomę i Gomorę, prawdopodobnie coś tam się naprawdę działo, że tych opatów nawet więcej niż jednego, i oni decydują, bo oni są w imieniu papieża i zdecydowali. No i rozumiecie, czyli chodzi o interwencję, chodzi o rozpoznanie sytuacji, o szybką interwencję, żeby to się nie trwało, nie wiadomo co. Oni są niezależni, bo są z zakonów żebrzących, oni mają swoje źródła utrzymania, oni mają swoje władze, oni są bezpośrednio zależni od papieża, co fantastyczni kandydaci na takie szybkie patrole sądownicze. Ale nie ma procedury. Ale nie ma procedury jeszcze. I o to chodzi. Papież jest oburzony, no musi być oburzony, bo przyszli do niego właśnie kardynałowie, opaci, zaczęli się skarżyć. Co oni robią? Na mocy czego? Kilka lat później, w 1234 roku, papież powoła inkwizycję, która będzie już miała opracowane procedury, która będzie miała opracowane schematy działania, która będzie miała opracowane, i to tak opracowane, żeby z jednej strony zapewnić szybkość i skuteczność działania, a z drugiej strony, żeby bronić, żeby dawać możliwość oskarżonemu na przykład do tego, żeby się mógł obronić, żeby on mógł, i powierzone to zostaje ludziom, którzy są teologicznie wykształceni, tak? Bo oni jakichś bzdur nie brali. Proszę Państwa, dam taki przykład. W procesie Joanny d'Arc, słynnym procesie Joanny d'Arc, kiedy inkwizytor, który tam jest wezwany, bo ona jest przecież oskarżona o herezję, kiedy inkwizytor orientuje się, dominikanin zresztą, orientuje się, że to jest proces polityczny, on odchodzi z tego trybunału. On nie podpisze dokumentów skazujących Joanny d'Arc na śmierć. Ponieważ widzi i mówi to wprost, to nie jest proces o wiarę, to jest proces polityczny. Ja nie mam z tym nic wspólnego. I takich przykładów będzie więcej. A zatem inkwizycja, tak jak to Państwu wyjaśniłem, jest to taki trybunał lotny, który ma czuwać nad jakością wiary.